No, witam bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj kapelusznik. I ten film będzie miał tytuł Kizaru vs. Gear 5, a poprzedni miał Luffy vs. Kizaru. Taki mnie pomysł naszedł, tego zrealizuję. To tak słowem wstępu. No i co, rozdział zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Będę go tutaj na bieżąco omawiał razem z wami, czy raczej sam. Nie miałem czasu przygotować scenariusza, więc jedziemy tutaj sobie bez. No i co, Luffy kręci Kizaru jak młyn, jak w młynie, i wyrzuca go w stronę oceanu. No i z tego co widzę, to nasza ekipa w tym miejscu stwierdza, że mają szansę uciec, bo Luffy zajmuje się w tym czasie Kizaru. Atlas też mówi, że chce się udać w dół wyspy, by przejąć kontrolę nad pacyfistami, ponieważ nawet jeśli zneutralizowali barierę, chyba tak, to nadal jest szansa, że pacyfiści ich zestrzelą. Co ma w sumie sens. No i nasza ekipa też uważa, że nie ma wyższego autorytetu w hierarchii dowodzenia nad pacyfistami niż Vegapunki na wyspie. No to się nieźle zdziwią. W końcu jest tutaj Saturn. Ogólnie Stella chce też iść z Atlas, bo chce uratować Bonnie. Stella, jakby ktoś nie pamiętał, to jest ten główny Vegapunk. Tutaj dalej Sanji chce iść z nimi. Franky się dziwi, że Bonnie żyje. A Jinbe chce dołączyć do reszty załogi. No bo ponieważ gdzieś tam Sanji przebywa. Cholera wie gdzie. No i przechodzimy do tej niższej partii wyspy. Widzimy, jak marynarka się już wdarła. Z tego co widzę, to Bonnie ich częściowo pozmieniała, tam niektórzy są normalni. O, okazuje się, że przed upadkiem uratował ją Sentomaru, który chce, by ona stąd uciekła. Ona sama się zastanawia, co tu począć. Czy dołączyć do walki, czy uciec. Trochę dziwne, że taki kopniak od Kizaru dostała i żyje, no ale dobra. Jednak w międzyczasie, z tego co tu widzę, to Luffy przygląda się walce Zoro. Zoro mu mówi, by się zajął Kizaru, czy się na nim skupił. Mówi jednocześnie do Lucciego, że jest za słaby na jego kapitana. A agent mu odpowiada, iż pokonanie prawej ręki imperatora też będzie czymś wartościowym. No dobra, ale my skaczemy zaś do Kizaru, który ratuje się przed upadkiem do wody. Szybko powraca do Luffy'ego i przy pomocy klonów próbuje go atakować, tworzy ten swój laserowy miecz, tam atakuje Luffy'ego, ale Luffy przy pomocy nowego ataku Down Stamp niszczy wszystkie klony, chociaż nie, Luffy zauważył, że to są hologramy. O, prawdziwego Kizaru nawet tutaj nie ma i trzyma za mordę Usopa. Dajcie spokój, co tu się dzieje? My jednak, o, znowu wracamy do Atlas, która razem ze Stellą podąża w jakiejś maszynie na dół wyspy. Sanji do nich dołącza w międzyczasie. Oryginalny Vegapunk oczywiście mówi, że nie da zabić Bonnie i ją uratuje. Luffy się dziwi obecności Vegapunka tutaj, ponieważ wyszedł z kryjówki w laboratorium. Kizaru oczywiście strzela w nich laserem. Luffy przyjmuje obrażenia na siebie i zostaje kulą dyskotekową. W międzyczasie Franky chce dołączyć do tej ekipy w pojeździe, ale Vegapunk mu mówi, by użył Shoguna, by Franky razem z Lilith zajęli się statkiem. Pewnie ma na myśli statek słomianych. I z tego co tu widzę, marynarka dowiaduje się o obecności Vegapunka w niższych partiach wyspy. W międzyczasie także Pitagoras zmienia polecenie pacyfistom. Stricte zmienia im wydany wcześniej rozkaz, który brzmi wypowiedziany przez Atlas na cały głos, by pacyfiści pozbyli się marynarzy z wyspy. No a rozdział kończymy Saturnem, który to pewnie wszystko słyszy. No dobra, rozdział taki za bardzo niczym, mocno przegadany o takich podstawowych informacjach, takie 6 z minusem na 10, poprzedni był lepszy, ale pewnie następny będzie mocny, skoro Saturn wkracza do akcji. No dobra, z takich tematów do pogadania to zacznijmy może od Luciego, bo warto zauważyć, że wiele rozdziałów temu mówił, że nie akceptuje Luffy'ego jako Yonko. I chyba po tym, jak dostał lanie od Gumiaka i po całej sytuacji na Egghead,
Zdaje się, że w końcu to zrobił, co jest ważne dla jego charakteru. Uznał, że Luffy w końcu jest tym silniejszym od niego. No i jakby to powiedzieć, uznał, że Zoro czy Sanji może być odpowiednim dla niego przeciwnikiem, a na Luffy'ego jeszcze przyjdzie pora w przyszłości. To jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz do odnotowania. I co jest jeszcze ważne, to że w zasadzie zagrożenie typu Lucci Zoro już może na spokojnie przejąć. A Luffy może się w tym czasie na spokojnie zajmować różnymi Yonko, admirałami i tak dalej, zagrożeniami na swoim poziomie. I skoro mowa o Kizaru, to znowu jest dla mnie on MVP rozdziału, tak jak poprzednim. Chłop, co leciał centralnie prosto do wody, był totalnie wyluzowany, miał to totalnie gdzieś. Szybko powrócił do walki, zmylił Luffy'ego i taktycznie go rozegrał, mając gdzieś bezpośrednią konfrontację i zajmuje się swoimi wyznaczonymi celami. Czyli tam zaczął gnębić Usoppa, chciał wyeliminować Vegapunka i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że unikał bezpośredniego starcia z Luffy'em i dążył do realizacji swoich celów, przy czym jest bardzo wyluzowany, skuteczny i bardzo silny. Serio, Kizaru to jest jedna z najlepszych postaci, jakie Oda wykreował. No i ogólnie bardzo mi się podobało to, że Kizaru bardzo trollował Luffy'ego. No i może następny temat to Bonnie. No i bardzo dużo się o niej mówiło w kontekście dziecka. Wiele postaci się o niej tutaj wypowiadało jako takie dziecko, które należy chronić. Taka mała dziewczynka. Więc prawdopodobnie jednak jest prawdą to, że Bonnie ma tam z 10 lat, a nie 16-18. Wygląda na to, że faktycznie kreuje się na taką starszą osobę niż faktycznie jest. No i ostatni temat, bo w zasadzie nie ma też o czym za bardzo gadać po tym rozdziale, to Saturn. Można sobie zadać pytanie, co on tak naprawdę zrobi. No to jest bardzo oczywiste, przejmie kontrolę nad pacyfistami, nasi będą się zastanawiać, dlaczego hierarchia władzy nad pacyfistami nie działa. Śmiało można dojść do wniosku, że tutaj Saturn namiesza, oni w końcu się skapną, będą głęboko w tyłku. Być może ktoś zginie, ale wątpię, ale podejrzewam, że przed pacyfistami Kizaru i gniewem Saturna, marynarki i tak dalej uratuje ich Kuma, który właśnie tutaj dąży, wyśle ich wszystkich na Elbaf i żadne statki, wyloty w kosmos, bariery nie będą potrzebne. Tylko pytanie brzmi, czy Kuma się tutaj poświęci? Czy będzie wszystkich uratuje i sam tutaj zginie? Czy wróci ze wszystkimi właśnie na Elbaf i uszczęśliwi Bonnie jako szczęśliwy ojciec, odzyska wspomnienia i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. No to jest trudne pytanie do odpowiedzi, bo może być też taki scenariusz, że przybędzie, odzyska wspomnienia, tam przytulają się z Bonnie, ale kosztem swojego życia uratuje wszystkich i tak dalej. Nie chcę nic wróżyć, ale przypuszczam właśnie, że Kuma, który najprawdopodobniej zmierza na Egghead, uratuje naszych, no ale się poświęci. To jest taki scenariusz, który się narzuca niestety. Dajcie znać, co myślicie. Cały film nagrywałem na spontanie. I to tyle ode mnie. Na razie.